W Sieradzu otwarty został ośrodek szkolenia zawodowego OHP. Powstał w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy. Sieradzka placówka jest jedną z 78, które powstają w całej Polsce. Organizowane tam będą szkolenia zawodowe, które mają ułatwić młodym ludziom znalezienie zatrudnienia. W całej Europie rośnie bezrobocie wśród ludzi do 25 roku życia. Tak, to prawda. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie młodzi ludzie mają problemy ze znalezieniem pierwszej pracy. Właśnie dlatego chcielibyśmy, żeby dzięki realizacji takich przedsięwzięć młodzi ludzie wchodzili na rynek pracy z szerszymi kwalifikacjami. Nie tylko z tymi zawodowymi, które zdobyli w szkole, ale żeby je poszerzyli o dodatkowe umiejętności i kompetencje, które są przydatne na lokalnym rynku pracy. Naszym celem nie jest sztuka dla sztuki, żeby te ośrodki powstały, tylko żeby w związku z tym, że to pieniążki są pozyskane z Unii, że praktycznie nie kosztują to ani OHP, ani władze samorządowe, chcemy je racjonalnie wykorzystać, pomóc młodzieży, a zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy w dany sposób przy swoich zakładach pracy, gdzie będą miały jakieś potrzeby zatrudnieniowe, a trzeba będzie taką młodzież przeszkolić, to my takie szkolenia właśnie będziemy starali się zorganizować, żeby była wymierna korzyść. Nieprzypadkowo więc ośrodek szkolenia zawodowego OHP mieści się przy Regionalnej Izbie Gospodarczej przy ulicy Pułaskiego w Sieradzu. To właśnie przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, jakich pracowników potrzebują. W naszych częstych dyskusjach wśród przedsiębiorców pojawia się zawsze taki problem. No, poszukuję pracownika, ale skąd go znaleźć? Brzmi dziwnie, prawda, przy takim bezrobociu, ale żaden pracodawca nie chce szukać pracownika po prostu dla sztuki, dla jego znalezienia. Najtrudniej znaleźć jest pracownika, który do tej pracy się nadaje. I dlatego bardzo dużą wagę przykładamy do tego, aby takie instytucje znajdowały się na sieradzkim rynku. Ze wstępnego rozeznania wiemy, że będą to kursy spawania, obróbki metali metodą maszyn sterowanych numerycznie, czy obsługa magazynów w związku z rozwijającą się na Górce Woźnickiej strefie i nowych centrów logistycznych. Na współpracę przedsiębiorców zarówno z OHP, jak i szkołami zawodowymi liczą nie tylko organizatorzy szkoleń. Samorządowcy uważają, że tylko w ten sposób uda się zatrzymać w regionie młodych ludzi. Nie wystarczy jednak tylko stworzyć miejsca pracy. Trzeba ich jeszcze przekonać, że nie każdy będzie prezesem. Chyba już na dzień dzisiejszy nie ma takiego pędu i nie wszyscy kończą studia. Wiele osób młodych jednak już dostrzega możliwość pracy z wykształceniem zasadniczym zawodowym i z umiejętnością wykonywania konkretnych, rzeczywistych czynności. Projekt finansowany z unijnego programu Kapitał Ludzki będzie realizowany do czerwca 2014 roku.